Dzień 29. Królowa Nieba w Królestwie Woli Bożej, godzina triumfu. Jezus objawia się, uciekinierzy gromadzą się wokół dziewicy jako arki zbawienia i łaski. Jezus wstępuje do nieba. Modlitwa od Królowej Niebios na każdy dzień miesiąca maja. Niepokalana Królowo, moja Boża Matko, przychodzę na Twe matczyne kolana jako Twoje kochane małe dziecko, aby wtulić się w Twoje ramiona i prosić Cię moim najbardziej wymownym spojrzeniem, w tym miesiącu poświęconym Tobie, o największą łaskę spośród wszystkich, abyś mnie wprowadziła w życie Królestwa Woli Bożej. Święta Matko, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, wprowadź mnie jako swoje dziecko do życia w nim, aby już więcej nie pozostawało ono puste, ale aby zapełniło się Twoimi dziećmi. Powierzam się Tobie, moja wszechwładna Królowo, ażebyś mogła kierować moimi krokami do Królestwa Woli Bożej i mocno trzymana przez Ciebie za rękę, będziesz prowadziła całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w woli Bożej. Będziesz matką dla mnie i z tego powodu ja oddam Ci moją wolę, a Ty wymienisz ją dla mnie na wolę Bożą. W ten sposób będę pewna, że nigdy nie opuszczę jej królestwa. Dlatego też proszę Cię, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, co znaczy wola Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mały kwiatek miesiąca. Rano, w południe i wieczorem, to znaczy trzy razy w ciągu dnia, przyjdź na kolana Bożej Matki i prosząc, aby Cię objęła ramionami, powiedz do niej: Moja Matko, kocham Cię. Kochaj mnie również i daj łyk woli Boga dla mojej duszy. Daj mi również swoje błogosławieństwo, abym spełniała wszystkie moje powinności pod Twoim matczynym nadzorem. Dusza do swojej królowej matki. Uwielbiona matko, jestem znowu na Twoich macierzyńskich kolanach, aby zjednoczyć się z Tobą w momencie święta i triumfu zmartwychwstania naszego drogiego Jezusa. Ach, święta matko, w tak wielkiej radości i triumfie, nie zapomnij o swoim dziecku. Proszę, zamknij w mojej duszy ziarno zmartwychwstania Jezusa, abym w imię Jego zasług mogła w pełni wzrastać w woli Bożej i żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i z moim słodkim Jezusem. Lekcja Królowej Nieba. Błogosławione dziecko mojego macierzyńskiego serca, wielka była moja radość i mój triumf z powodu zmartwychwstania mojego Syna. Czułam się nowonarodzona i odrodzona w Nim. Wszystkie moje boleści zamieniły się w radości i morza łask, światła, miłości i przebaczenia dla stworzeń. A ja rozciągnęłam swoje macierzyństwo przypieczętowane moimi cierpieniami nad wszystkie moje dzieci dane mi przez Jezusa. Teraz posłuchaj mnie, drogie dziecko. Musisz wiedzieć, że po śmierci mojego Syna wycofałam się do Wieczernika razem z ukochanymi, Janem i Magdaleną. Jednakże moje serce było przebite bólem z powodu tego, że tylko Jan był u mojego boku i z bólem powiedziałam, a pozostali apostołowie, gdzie oni są?
ale gdy usłyszeli, że Jezus jest martwy, otrzymali specjalne łaski i płacząc przyszli jeden po drugim, skupili się wokół mnie i prosili o przebaczenie za to, że tak nikczemnie opuścili swojego mistrza i uciekli. Zgromadziłam ich wszystkich z całą macierzyńską troską w arce schronienia i zbawienia mojego serca. Dodawałam im otuchy, aby się nie obawiali. Powiedziałam im, że ich los był w moich rękach, ponieważ On oddał mi ich wszystkich jako moje dzieci, a ja ich uznałam jako takich. Błogosławione dziecko, wiedz, że byłam obecna przy zmartwychwstaniu mojego syna, ale nie wspomniałam o tym nikomu, oczekując, aż Jezus sam objawi, że powstał w chwale i triumfie. Pierwszą, która zobaczyła go powstałego, była szczęśliwa Magdalena, a następnie nabożne niewiasty. Wszystkie one przyszły do mnie, opowiadając, że widziały Jezusa zmartwychwstałego i że grób był pusty. Przysłuchiwałam się wszystkiemu i triumfalnie potwierdziłam im wszystkim o prawdziwości zmartwychwstania. Pod wieczór prawie wszyscy apostołowie już go widzieli i wszyscy czuli się wspaniale, będąc apostołami Jezusa. Co za zmiana sytuacji, moje dziecko! Symbol tych, którzy najpierw pozwolili na dominację ludzkiej woli, są reprezentowani przez apostołów, którzy uciekli i opuścili swojego mistrza. Tak wielka była ich obawa i lęk, że się pochowali, a Piotr posunął się tak daleko, że aż się go zaparł. Och, gdyby władała nimi wola Boża, nigdy by nie uciekli od swojego mistrza, nigdy by nie odłączyli się od niego, raczej odważnie i z triumfem czuliby się uhonorowani, że mogą ofiarować swoje życie, aby go bronić. Teraz, drogie dziecko, mój ukochany zmartwychwstały syn pozostawał na ziemi przez 40 dni. Bardzo często objawiał się apostołom i uczniom, aby ich utwierdzić w wierze i w przekonaniu o niezawodności swojego zmartwychwstania. W czasie, gdy nie przebywał z apostołami, był razem ze swoją matką w wieczerniku w otoczeniu dusz, które wyprowadził z otchłani. A gdy nadszedł koniec 40 dni, ukochany Jezus wydał instrukcję apostołom i pozostawiając swoją matkę jako przewodnika i nauczyciela, obiecał nam zstąpienie Ducha Świętego. Pobłogosławił wszystkich i opuścił nas, wznosząc się ponad sklepienie niebieskie razem z ogromną ilością ludzi, którzy wyszli z otchłani. Ci wszyscy, którzy pozostali, a była ich wielka liczba, widzieli go wstępującego, ale gdy wzniósł się wysoko, zasłonił go obłok światła i stracili go z oczu. Teraz, moje dziecko, twoja matka towarzyszyła mu do nieba i była świadkiem wspaniałego święta w niebo wstąpienia. Boża Ojczyzna nie była dla mnie obcym miejscem. Ponadto święto w niebo wstąpienia mojego syna do nieba nie byłoby kompletnym, gdyby mnie tam nie było. Teraz jedno słowo do ciebie, najdroższe dziecko. Wszystko to, co słyszałaś i czym się zachwycałaś, nie było niczym innym, jak tylko mocą woli Bożej, działającej we mnie i w moim synu. Dlatego też tak bardzo chciałabym zawrzeć w tobie życie woli Bożej. Wszyscy ją posiadają, ponieważ jest to działające życie, ale w większości z nich została ona zaduszona dla służenia im samym, a mogłabyś działać cuda świętości i łaski i czyny godne jej potęgi. Jest zmuszona przez stworzenia do pozostawania ze zwiniętymi skrzydłami, bez możliwości rozwinięcia swojej potęgi. Dlatego też bądź uważną i pozwól niebu, woli Bożej, rozwinąć się w tobie i swoją potęgą czynić to, co ona chce i jak ona chce. Dusza.
Najświętsza Matko, Twoje cudowne lekcje oczarowały mnie i och, jak chciałabym i jak oczekuję działającego życia woli Bożej w mojej duszy. Ja również chcę być nierozłączną z Jezusem i z Tobą, moja Matko, ale żeby być tego zupełnie pewną, przyjmij moje zobowiązanie i pilnuj mojej duszy zamkniętej w Twoim matczynym sercu. Nawet gdy będziesz widziała, że kosztuje mnie to bardzo dużo, nie oddawaj mi jej z powrotem. Tylko w ten sposób mogę być bezpieczną. W przeciwnym razie będą to tylko słowa, które nigdy nie przejdą w czyn. Dlatego też Twoje dziecko poleca się Tobie i składa w Tobie całą swoją nadzieję. Mały kwiatek. Dzisiaj, aby mi oddać cześć, przyklękniesz 3 razy, wspominając akt, w jakim mój syn wzniósł się do nieba i będziesz się modliła do niego, aby ci zezwolił wznieść się do woli Boga. Zawołanie. Moja Matko, swoją mocą zatriumfuj w mojej duszy i zezwól, abym na zawsze pozostała w woli Bożej. Klękam, Jezu, przed Tobą, patrzę w niebo, gdy wstępujesz do nieba i uchylasz drzwi. Klękam, Jezu, przed Tobą, sercem wyznać chcę. Jezu wstępujący, kocham Cię. Jezu wstępujący, kocham Cię. Jezu wstępujący, kocham Cię. Klękam przed Tobą, Jezu, po raz pierwszy, wspominając akt, w jakim Ty sam wznosisz się do nieba i proszę Ciebie, abyś mi pozwolił wznieść się do woli Boga. Po raz drugi klękam całym sercem przed Tobą, Jezu, wznoszący się do nieba i proszę Cię, abyś pozwolił mi wznieść się do woli Boga. Po raz trzeci klękam całym sercem przed Tobą, Jezu, wznoszący się do nieba i proszę Ciebie, abyś mi pozwolił wznieść się do woli Boga. O.